Siemanko, siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, jeśli chcecie kolejne szybkie odcinki, tak jak teraz tutaj wlatują jak najbardziej. Przypominam też, że grę możecie kupić na G2 z kodem Vertes, jak też i inne gry. Link jest oczywiście w opisie do G2. I kontynuujemy tutaj granie. Jesteśmy tu dla właśnie tak. Tak, mamy mało czasu. Ludzie Barkowa będą nas tropić. Stracił kontrolę, ale po nią wróci. Pewnie jo. Czekaj tutaj. Czekaj Ruszajmy. Tutaj. Musimy odciąć wilka przy żołędzie. Wreszcie jakieś ładne kolorki, nie? Poprzednia misja w nocy. Ciemno, nic ciekawego. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Opowiedz mi, Doc. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Oho. Nieźle. Ale suchary lecą. Nie opowiedziałeś go po arabsku. Miejcie je pod ręką. Tak jest. Gdzie my lecimy? Fahir, a nie Farah. Mój ojciec. Czemu myślałem, że ona Fahir? Lwem. Minecraft. Co mu się stało? Zginął. Ty się przesunęło. Owy. No, jeszcze raz. Ba, jakie rzeczy. Czekaj, Minecrafta oglądam. Jak te cegły polecą, to uwierzę, że to działa. Alex, zobacz. Nic nie zobaczę. Jest! Brawo! Wszyscy piszemy brawo w komentarzach! Udało się! Zrobili to! 3-3-8 Siemano! Przebija pancerz 600. O kurwa, co to jest? Sam ją złożyłem. Proszę. O, dzięki! Święta nadeszły szybciej. Niezła spluwa. Nice! Strzeci jak oka w głowie. A odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki. No jo. Sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braci. Dobra. Postaraj się, Alex. Pięknie, da się przybliżyć? Dzięki temu. Spójrz przez lunetę. Jak chcę to na gwiazdkę. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. Mam go. Możesz. Mogę strzelać? Nie. Tak jest. Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Ty, jaki zoom piękny, no. Ale będą padali jak muchy. Tak wam powiem. Tak, widzę. Pomogą nam. Co o tutaj? Riza, a ten na hada w żyndelbas. Tak robimy teraz. Celuj do sojusznika. No trochę niezbyt bezpieczne. Pionowa podziałka określa dystans. Każda kreska oznacza 200 metrów. Temu, to wzir. Cel jest 400 metrów od nas. Celuj dwie kreski wyżej. Dwie kreski wyżej? Dwie kreski. Rozumiem. Wiatr będzie na twoje wcisk. Patrz na flagi i sprawdź, co. No tak, no wiatr. No i dobra. Wita się z tobą, Alek. Mój brat, to twój największy fan. Teraz spróbujmy z bardziej oddalonym celem. Dobra. W oddali stoi niebieski dom. Widzisz go? No jo. Widzę niebieski dom. Na lodówce leży owoc. W owoc mam strzelić. Kiedy będziesz gotowy, strzelaj. Trafiony. Ma prawdziwy talent do zabijania owoców. Po prostu, jak teraz łapeczki w górę ktoś nie zostawi, to ten niech wyjdzie i da on suba, bo już go nie lubię. Za taką akcję. Naprawdę. Flagi wskażą ci kierunek wiatru, a punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Przyjąłem. Picobello. Teraz wypatruj wrogów na autostradzie. Niedługo się pojawią. Sadzka na wilka. Ale mu strzelę. Ale mu kopa zarąbię, słuchajcie. Gdzie jest autostrada tak właściwie? To jest autostrada? Taka biedna strasznie. Biedna w ciul. Taka... Taka polska. Przy żurawiu pompowym. Co? Gdzie? Jak? Ślepy jestem. To tylko jakieś kundle. W kundelki nie strzelamy. Cały czas obserwuj drogę. Wilk wkrótce się zjawi. Myślę, że zauważymy, jak coś będzie jechało, nie? Raczej takie nubki nie będziemy. A? A?
Jak tam wiatr? Moi ludzie zauważyli pojazd. Poprawiam. To może być wilk lub jego ludzie. Strzelać mam do nich? Chyba wreszcie mamy towarzystwo. O! Są 400 metrów stąd, Alex. Przeładuję sobie. Tak po prostu. Uff. Dobra. Pięknie. Dwóch zwiadowców wilka mniej. Picobello. Przeładuję sobie, tak wiecie jakby co, nie? Kazał im zastawić pułapkę. Alex. Osłaniaj ludzi przy ciężarówce. Gdzie jest ciężarówka? Zabicie wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. Nic tam i tak nie widzę. To prawda. A co jeśli go nie znajdziemy? Muszę. Jadę. Pym, pym, pym. Co, będą trollowali, że to ich ludzie, a wyjdzie inaczej? Może być. Dobra. Al-Katala będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. A wtedy będzie kabum. Aż będą bliżej i zdetonujcie ładunek. Czyli na razie nie strzelać, rozumiem? Mógłby tak automatycznie trzymać i nie tak ciągle. Aha. Przyjęłam. Do ciebie. Walczcie dzielnie. Jadą! Kurde, ziomeczki. Trzy pojazdy Al-Katali. Przyjęłam. Widzę. Nie strzelaj. Niech wejdą w zasięg. A zapraszam, kurde. Nie. Czekajcie, aż się zbliżą. A to oni sobie przejadą i ominą samochód, nie? Ale was tam jest. Jeszcze ale tak ładnie by postrzelać. No, śmiało. Okej. Okay. Wychodzą na zwiady. A my tu ładnie obserwujemy. Hadir. Obserwuję. Przygotuj się, Alex. Wysadź ciężarówkę, Alex. Pyk! Do ataku! No pierdzieloć! Są z prawej strony. Dobry strzał! Co się czołgasz? Nie w ciebie, ziomeczku. O, w ciebie, właśnie tak. Pięknie. Snajper roku, to ja. Ostatnia amunicja. A wiecie co, ja sobie przeładuję. To nie są nasi, prawda? Nie wiem. O, tu się ustawiasz. Ho, ho. Ale mu łeb urżnęło. Pięknie, w ruchu trafiony. Nice. Dobry strzał. Oj. O, coś wybuchło. Na ręki mi poszło. Uuu! Jadą suwami! Znaczy pick-upami, ziomeczki. Wait. Ale macie przypał. Wycofaj się, Ali! Wynoś się stamtąd! Ładuj w silniki! Zatrzymaj ich! Rucham pojazdy. Jak? O, ubiłem kogoś. Dobra, nice. Nice. Co mam zmieniać broń i lecieć? Pyzgać coś? Dobra. It's time. Proszę bardzo. Coś mi się tutaj nie podoba, właśnie tak. Zostałem mołotowem. Dobra. Karamy typu, a co, nie? Cześć. Chyba na dole biegał, ale mam nadzieję, że ktoś się nim zajmie. O. Co ty tam, ziomek? Wyeliminuj obsługę moździerzy. Gdzie? Cholera, jedyno! Oh, fuck! Moździerze!
Załatw ich, Alex! Gdzie oni są? Wypatruj błysku wystrzału. Widzę cel. Dobra. Okej. Mamy ich. Jest jeszcze jeden moździerz, Alex. Załatw obsługę. Nie wiem, gdzie jest ten moździerz. Aha. To ja poczekam. Może gdzieś dymek poleci. O, mamy go. Mam ich na celowniku. Czysto, cele wyeliminowane. Jak go podrzuciło. Gdzieś tam jest jeszcze jeden moździerz. Jeszcze jeden! O. Gdzieś pewnie w... Nie mogę ich znaleźć. Co dokładnie widzisz? Cuta z daleko. Obok niebieskiego domu. Mam ich. Już po nim. Kurde, ktoś tu jedzie. Jakiś... Niebezpieczny wojownik. Jest. Kurde, co... Aj. On jest cały z... ten. Że tak powiem... Ogarnięty. No strzelaj, srajnie strzelaj. Co? O, jest. Dobra, jest. Mamy go. Zaminowany ty był, nieźle. Mam zabombowany, nieważne. O, nice! To niezły snajper. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego bunkra i uzupełnij zapasy. Okej. Piękno, mogę skoczyć? Mogę. Dobra, lecimy po zapasy. Jaka fajna sieka snajperska, nie? Mołotowik, proszę bardzo. Ty Bizon jest z CS-a, halo. Znaczy, no wiadomo, że to w CS-ie była ta broń, nie? Ale nie to, że w CS-ie powstała. dobra. Słuchajcie, bo ja mam tutaj jakiegoś akacza. O, ale ten akacz jest zdecydowanie lepszy. I to mi się podoba. Jest tym 900 amunicji. Dobra. Tego nigdy za wiele. Tak jak wcześniej. Jak wrogowie się zbliżą, wysadzamy. Uważaj. Dobra. Na dystans. Już prawie kliknąłem, nie? Zobaczyłem coś w kółeczku, żeby F klikać, już chciałem. A tu nagle Alex, przeczytałem z detonu i tak, aha. Kapitan Price wywołuje cię przez radio. Mówi, że to pilne. Dobra, mu to zawsze pilnie, nie? Gdzie ten Price siedzi? Co ty, Price? Echo 3-1 do dowódcy. Alex, Wilk uciekł z miasta. Zmierza w waszą stronę. Rosjanie są tuż za nim. Mamy kontakt, dowódco. Nie dajcie się zauważyć. Jesteśmy w drodze. Zostańcie za osłoną. Strzały padły z autostrady. Rozgódź się, to szybko. Fuck. Mam go. Ale wieje. Mamy silny wiatr. Czołga się. Szukam celu. Przemieszcza się. Ja pitole, ale wieje strasznie. Tam jest. Przez zdecydowanie. Przemieszcza się. A tu jest. Jest! Mam go. Trafiony jak z czołgą. Się tego nie spodziewał. Obsługę moździerzy, ta? 600 metrów, Alex, strzelaj. Mamy coś? O kurde, wy to jesteście porąbani jacyś. Uciekajcie! Trafione. O! Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale mi się podobało. Rosyjskie mini! Proszę bardzo. Rosjanie nam pomogli. Hello, Benz. Takie tam. Armia Barkowa wkrótce tu będzie. Jeszcze mamy ich powstrzymać. Po lewej. Alex, wymyśl coś.
Zatrzymaj ich! Nie przebijemy się przez ich pancerz! A przez opony? Nie przestawaj, Alex! Dobry strzał! Gdzie jedziesz, kurwa? Aha, aha, nie podoba mi się to. Nie przestawaj, ale. Luźno. Przerwa techniczna. Sięgnięcie. Ej, szybko z tym przeładowaniem, jeszcze nie widziałem, że tu jeden ciśnie. Dobry strzał. Dobra, stoi. Gdzie kurde bieg? No naprawdę. Tak was zabiję. Jestem złym Andrzejem. Już wybiega jeden z dymu tam. Może by to tylko jeden. I dwóch naraz. Jest! To działa! O, w tylniego strzeliłem. Nice. O, cześć. Dobrze. Gdzieś się dwóch napatoczy. Ale headshot piękny. Ej, no weź sobie nie żartuj. To, że ja do was strzelam, to nie znaczy, że wy do mnie strzelacie. To nie tak działa ta gra. Ja mam się tu bawić, a wy macie umierać. Jomy. Proszę bardzo, waszą bronią was ubijam. Kaczykiem. Dziękuję za takie piękne wytwory technologiczne. Tam jeden koleś wskoczył prosto w Mołotowa. Noise. Sięgnięto punkt kontrolny. Nawet nie wiem, gdzie strzelać. A cześć. Wait, leżeć. Gdzie jest kapitan Price? Nie możemy czekać! Gdzie jest Price? Broni w ciężarówce! Granat! Ruchy! Pomóż Hadirowi. Shit! Sorry! Nie chciałem, jak mówiłem, jest ten strzelał. Goddammit. Shit! Nie spodziewałeś się, co? Dobra, chodźmy do Hadira. Jaki Mission Impossible tu mamy! Idę! Proszę bardzo! To, żeś mnie teraz strolował. Czy co, Hadir, to ty ten gaz ukradłeś? Come on, Alex! No czemu ty nie żyjesz pod nogami? Ja próbuję tędy przejść. Goddammit. To, żeś zrobił, Alex? Znaczy nie Alex, tylko ten kolega drugi. Aleksem, my gramy. Co za akcja. Siostro. No tam mnie! Jak mogłeś to zrobić? Nie było innego wyjścia, para. Teraz wszystko może się zmienić. Nie w ten sposób. Siostro. Alex. Posłuchaj mnie. Wykradłem gaz Rosjanom, żeby nam pomóc. Tylko po to.
Powiedz jej. Powiedz jej, Alex. To nas walili ostro. O! Cegła jakaś. No pięknie zasypało nas. Dawać, dawać tutaj. Uciekniemy z miasta. Pani! Pani! Szani! Szukaj uczonków lub balkonu! Musimy ruszać już! Nie mogę! Mój syn został w domu! Pomogę ci, bracie! Tędy! Mówi się, papu! Nie bój się. Jesteśmy razem. Przodem i upewnię się, że jest bezpieczny. Idź za mną. Tak, papo. Słuchaj, dziewczyna. Rób, co mówię, to nic ci się nie stanie. To nas wrąbali? Ostro. Dobrze. Chodźmy. Idę, idę. Ten. Pewnie zginie, nie? Teraz. Idź za mną. Idę, idę. Moja dzielna, dalej. Tak trochę niebezpiecznie. Ej, uważaj, 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 uważaj. Coś tu nas gardzą tutaj. Za chamy. Szybciej, Faraj! Otwieraj, 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 jestem. Kadir! Kadir! Jest Kadir. Słyszałem bombę. Jaka akcja tutaj idzie? Świetnie. Chwilowo gaz nam nie grozi. No, można się czołgać. Gdzie mama? Przykro mi, chłopcze, ona nie przyjdzie. Tie. Czemu oni to robią, papo? Myślą, że pomagamy rebelian. Weź tę maskę. Mamy taką do Fary? Pomogę twojej siostrze. Ty potrzebujesz własnej. Aha, będziemy się dzielili maską. To ciekawe. Proszę, weźcie telefony. Użyjcie ich, jeśli zostaniemy rozdzieleni. Dobra, musimy przejść przez most i uciec w góry. Tam będziemy bezpieczni. A jak nas złapią, papo? Nie złapią. Stąd i zamkną. Nie chcę iść.
wrócimy tu. Obiecuję. Khadir, musisz być silny dla siostry, rozumiesz? Mamy jej tutaj, a umysł jej jasny. Tylko tak przetrwamy. Rozumiesz? Tak, papo. Słuchajcie, kiedy wyjdziemy na zewnątrz, trzymajcie się mnie, okej? Okay? Dobra, aczkolwiek papo. Źle to widzę. Schowajcie się za mną. Proszę. Nie ma tu nikogo. Oprócz moich dzieci. Proszę. O! Kozak! A, tam się tutaj pali. Mogę coś zrobić? Dobrze! Dobrze, patrząc na to, że to zwykły cywil, no nie? Jak on go tak kara. Ukryj się przed żołnierzem. Nie, no świetnie. Duszko chować się jest głupie, nie? O, coś mam. Na co czekasz? Byłem! Spróbuj się ze mną! Łapię cię, dziecko! Aha. No, mówiłem, że poduszkiem to nie będzie dobry pomysł. Ale tak, mam go ubić, czy jak w końcu? Co, pójdę raz jeszcze, tylko go na plecy zajdę. I ciach w nogę. Czekaj. O fuck. Nie wiem, gdzie on jest. O shit, strzela do mnie, czyli mnie widzi. Fuck. Co typ? Musimy go jakoś, wiecie, z zaskoczenia, nie? Znowu na plecy mu wjechać. Gdzie twoja matka? Może jest z tobą? Może też się chowa? Shit. Fuck. Kurde, najgorsze jest to, że on może być wszędzie, a nie wiem, gdzie jest jakaś broń teraz. To jest najgorsze w tym miejscu. Mamy punkt kontrolny. Znowu jestem w złym miejscu. Nie wiem, gdzie on jest. Jest. O, shit. O, Khadir teraz wstanie i nas uratuje. O, właśnie, o, właśnie. Dobrze. Dawaj go, kurde. Żywotny jest? O, właśnie. Umiesz korzystać? No właśnie naładowała. Nie, okej. Co się tu wyprawia? Żyjesz? Nie bój się. Jesteśmy razem. Sprawdźmy jego zwłoki. Dobra, jak to tego akacza? Przyda się zdecydowanie.
Dobra, no to maskę w takim razie. Porobiliśmy typka. Chodź. Okej, okay, ale mega to jest rozkminione, nie? Moje skarby. Musisz wstać. Nie mogę. Nie. No niestety, tatuś odpada. Tylko mam jedną rozkminę. Czy możemy tutaj sobie jakiś śrubokręt wziąć do walki kolejny, czy coś? Chyba nie. Nigdy się nie poddajcie. No i niestety tata odleciał. Żegnaj, tato. Kocham cię. Nie sięgam do zamka. To podsadź mnie. Dobra. Już bardzo maseczki mamy. Cyk. Zaczął się. Spróbuj go otworzyć. O, proszę. Jakie dzieciaki rozkminione, nie? Mamy to. A, i tu wszędzie zagazowane. No ładnie. Ale to jest dobra misja, słuchajcie. Brakuje nam jednego. Chłop jest wielki jak szafa. No już. Jak szafa, owszem, sobie leży gdzieś tam. Także no, szukajcie go sobie, a my spadamy. Tak, wszystko musimy iść dalej. Idź, idź. Niestety poumierali tutaj, ale my mamy szansę, słuchaj. No wiadomo, to było 20 lat temu, oni żyją, nie? Ale no, trzeba to jakoś przetrwać. Tu i teraz. Nad pieska zabili chamy. Kurde. Chodzą tutaj sobie jakby nigdy nic. Nieźle, nieźle. Dobijają wszystkich. Ostro, ostro. Jestem, jestem. Prowadź. Haps, haps. O, bany hopy nie działają. Już cię gonię. O, tu gazu nie ma. Też przez chwilę nie było. To ktoś żyje, ale... Co to za życie? Właśnie tę maskę chcę zabrać. Masz? Chciałem go kopnąć, ale się nie dało, no. Idę, idę. Punkt kontrolny, nie podoba mi się to. Bo to może oznaczać jakąś hardkorową akcję w tym miejscu. Ale nigdy nie wiemy, nie? Już w porządku, możesz oddychać. Nice. Dobrze. Żeby odlatują, nie? Aha. Wybiliśmy was, nara wam teraz, nie? Tam jeszcze jak chcesz żołnierze są. Chyba jedę na kuckę. Dwa dni temu nasi żołnierze zostali napadnięci przez terrorystów. Straciłem żołnierzy. Dobrych żołnierzy. Chodź do tu! Stań przy stole! I nie próbuj się do uciekania, jasne? Ty też! Tamtym zdecydowanie nie pomożemy. Jeżdżą sobie, my tutaj biegamy, nie?
Już nie wierzę, że nikt nas nie widział, nie? Jeśli uciekniemy, złapią nas. Potrzebujemy ciężarówki. Żołnierze cię usłyszą. Ja pójdę. Znajdź broń. Jeśli będziesz się bać, odwróć ich uwagę telefonem. Nie daj się złapać. Nie dam. Znalazłem rewolwer! Tak, nawet po niego nie sięgną. Popatrz ty! Nówka sztuka! Dobra, jak mam się do tego dostać, co? Nie taki? Ale fajnie! Celbyś rewolwer. Aha! Tak właśnie coś... Ale trzymaj się z dala od mojej strony, dobra? Potrzebuję tej broni. Dobra, póki... Powiem tak, idę póki co na hardcora. I liczę, że się nikt nie odwróci w tym momencie. Nie, to tak nie będzie działało. Czyli czekajcie, jak będę do Hadira dzwonił, on będzie coś robił, żeby oni się nie interesowali mną, tak? Dobra. Czekajcie, bo tam miałem chwilę, jak on sobie poszedł z tamtym typkiem. W tej trawie mnie widzi. Dobra, tak sobie wiecie, rozkminiam możliwości. To nie tak, że stwierdziłem, a teraz mi się uda, bo będę sobie szedł w trawie. Nie dam. Okej, leć tam Hadri, to może teraz zobaczymy, jak działa ten jego telefon. Tylko, żeby podejść od telefonu, to będę musiał się tutaj ustawić. Idę znowu na hardcora. Potrzebuję tej broni. Okej, okay, nice. Zabij żołnierzy cel. Ta gra jest zła, słuchajcie. Oj, apitole. Ale zło. Rewolwer w sumie na hita powinien ubić. To będzie chyba trudne. Gdzie on jest tutaj? Dobra, mamy to! Nice! Nice, nice, nice! Oceniłaś nas! Porozkminiane to? Że szok. Sobie teraz mamy tym pojechać, tak? Oho! I kłopoty? Bierz go! Zadła! Co teraz? No świetnie, o. Tam ci do nas strzelali. Ubiliśmy ich, teraz nas porywają. Super, po prostu. To wy jesteście diabłami, które zabiły moich żołnierzy. Idealnie. Jesteś cały? Gdzie on jest? Para! Hadi! Para! Hadi! Przestań! Ty za przodem! Przestań, para! Stop! Gdzie jesteś? To był Hadi. To on ukradł gaz. Przepraszam, kapitanie, nie wiedziałem. Nie masz tego wiedzieć. Już dobrze, para. Złapiemy go.
Musimy stąd spieprzać. Szybko! Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad. A teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze Al-Katali. Poszedł z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, Farah. Twój brat jest terrorystą. To amerykański agent, współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam. Chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłeś? Myśleliśmy, że to Al-Katala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Barkov wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. To zły pomysł, Farah. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego. Ale nie tutaj. Farah idzie z nami. To nie prośba. Okej. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Okej, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostały kradziony gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Al-Katali, rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domów w górach Akrus, uznawanego za fortecę Wilka. Alex i Farah zostaną w odwodzie, by potem posprzątać. A Bravo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy unikania, odbije Hadira i zabije Wilka. No to Wilk nie będzie miał kolorowo. A tymczasem kończymy odcinek. Trochę tam taki długi wyszedł, 42 minuty, także dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Hej, hej!